Oglądają państwo specjalne wydanie raportu w szóstą rocznicę katastrofy smoleńskiej. Gościem raportu jest Paweł Deresz, mąż tragicznie zmarłej i w Smoleńsku, Jolanty Szymanek-Deresz. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Pawle, od katastrofy mijają kolejne lata, mijają kolejne miesiące, ale te emocje zamiast być coraz mniejsze, wydają się coraz większe. Czy to jest nam potrzebne? Czy te emocje, te konflikty dają nam coś, czy dają coś panu, co może uspokoić? No u mnie... Niestety ciągle powraca niepokój, a niepokój związany jest z tym, że nadal wszyscy poszukujemy prawdy. Pan prezydent Andrzej Duda niedawno powiedział, że są jakieś nowe fakty związane z tą katastrofą, więc jestem ciekaw tych faktów. Pani premier Beata Szydło też mówiła, że chciałaby poznać prawdę podkomisja pana Macierewicza na czele z panem Macierewiczem też poszukuje tej prawdy i mówiąc szczerze, ja też poszukuję tej prawdy. Chciałbym się na przykład dowiedzieć, dlaczego pan Lech Kaczyński nie zareagował w odpowiedniej chwili i nie wydał polecenia, aby samolot wystartował, przepraszam, aby samolot wylądował na innym lotnisku, tylko zgodził się na lądowanie na lotnisku w Smoleńsku. Nie ukrywam, że Mogę przypuszczać, iż tego rodzaju brak zdecydowania u pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego mógł się w jakimś stopniu przyczynić do tej tragedii. Nadal poszukuję prawdy odnośnie rozmowy pana Jarosława Kaczyńskiego ze swoim bratem. Wiem, że taka rozmowa istnieje. Domniemy wam, że rozmowę tę ma w swoim archiwum pan Antoni Macierewicz. Też chciałbym znać szczegóły. No to, 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 to są, tylko to są jak gdyby dwie różne prawdy, prawda, której pan poszukuje i która częściowo jest związana także z tym, co ustalała Wojskowa Prokuratura, co ustalała Komisja Milera. I mamy drugą prawdę. Wygląda na to, że ona zostanie znaleziona w końcu przez Antoniego Macierewicza, przez jego komisję. Czy ma pan wrażenie, że będziemy wkrótce mieli właśnie dwie prawdy, tak jak teraz mamy dwa systemy prawne związane z Trybunałem Konstytucyjnym i z tym kryzysem? Zapewne tak będzie, chociaż poszukiwanie tej prawdy, którą które jest w głowach Komisji Pana Macierewicza, jest nieco utrudniona, bowiem, co tu dużo mówić, ale specjalistów od katastrof lotniczych w Komisji czy pod Komisji Pana Macierewicza nie ma. A Komisją kieruje człowiek, który tak naprawdę w ogóle nie rozumie, co to jest katastrofa lotnicza. Przecież jest to specjalista od helikopterów, a dokładniej mówiąc od... Elektroniki w helikopterze, a nie od wielkich samolotów, a nie od katastrof lotniczych. Ja nie tak dawno otrzymałem informację ze Stanów Zjednoczonych. Koledzy przewodniczącego podkomisji wystosowali list do pana profesora, w którym Kolokwialnie mówiąc, piszą tak: Chłopie, daj sobie spokój, nie masz o tym zielonego pojęcia. Przyniesiesz sobie wstyd i nam narobisz wstydu. To jest tak mniej więcej, jak gdyby do statku kosmicznego zatrudnić jako pilota osobę, która podróżuje na trasie Warszawa-Gdańsk. I to wszystko. Natomiast od podkomisji ja wymagam, jeśli chcemy rzeczywiście dojść do prawdy, jeśli ta prawda nie została jeszcze ujawniona, po prostu fachowców z prawdziwego zdarzenia. Ale członkowie i komisji, podkomisji bardzo unikają i pytań, i mediów, i, i na takie apele, o których pan mówił, wydają się niewrażliwi, ale mało tego, to nie jest tak, że te komisje, jak gdyby działają obok działania rządu, tylko właściwie już je zastępują, bo mieliśmy do czynienia również z likwidacją prokuratury wojskowej. I przeniesienia także tego śledztwa i również pewnymi konsekwencjami dla samych prokuratorów przenoszenie ich do jednostek liniowych czy to jest jakiś rodzaj zemsty za to że prokuratura wojskowa odkryła nie taką prawdę jaką ta władza chciałaby usłyszeć ja mówiąc szczerze mam zaufanie do prokuratury wojskowej która dotychczas działała no a jakie są ich losy to niestety nie leży w mojej gestii ani w moich intencjach moja Moje układy czy moje kontakty z Prokuraturą Wojskową były bardzo poprawne. Byłem informowany o przebiegu śledztwa. Teraz natomiast nie wiem, co się dzieje. Natomiast, jeśli chodzi o śledztwo, zastanawiam się, dlaczego nie ma tak pożądanej Komisji Międzynarodowej, o którą dopytywał, czy o którą prosił zarówno pan Jarosław Kaczyński, jak pan Antoni Macierewicz. Ja myślę, że Komisja Międzynarodowa mogłaby tutaj odegrać w poszukiwaniu prawdy wielką rolę. Zastanawiam się też i to jest też poszukiwanie prawdy, dlaczego zarówno pan Kaczyński, jak i pan Macierewicz boją się międzynarodowej komisji. Być może to jest takie moje domniemanie. Międzynarodowa Komisja potwierdziłaby to, co stwierdziła Komisja pana ministra Millera. Czy pana zdaniem mimo wszystko i tak kluczowe dla zakończenia wszystkich postępowań w tej sprawie jest i zwrócenie wraku Tupolewa i czarnych skrzynek? My nie będziemy mogli na 100% powiedzieć, że ta akurat prawda jest prawdą, póki te przedmioty i ten wrak nie znajdzie się w naszym kraju. Dziwię się opieszałości nowego rządu i nowego pana prezydenta. Przecież w swojej kampanii wyborczej zarówno pan prezydent, jak i pani y, przyszła premier obiecywali, że Tupolew zostanie jak najszybciej sprowadzony do Polski. A na razie nic się w tej sprawie nie dzieje. Jest jeszcze informacja dotycząca tego, co ujawniła gazeta Polska, która napisała, że pięć miesięcy po katastrofie smoleńskiej Donald Tusk miał zostać powiadomiony o fakcie, że Rosjanie w trumnie prezydenta Ryszarda Kaczarowskiego złożyli zwłoki innej osoby. O tym opinia publiczna dowiedziała się w 2012 roku, z czego taka opieszałość mogła wynikać, że aż dwa lata no, nie wyglądało to tak, jak powinno. Otóż ja byłem zarówno na miejscu tragedii, jak i w Moskwie, gdzie identyfikowano zwłoki. I nikomu nie życzę, żeby uczestniczył w tym procederze. Dla mnie jest zupełnie zrozumiałe, że wśród ciał bez głów, bez nóg ciężko byłoby znaleźć tę prawdę, o której cały czas mówimy. Ale jest możliwe, że ta prawda była znana pięć miesięcy po katastrofie, tylko przez półtora roku czy dwa lata po prostu nie próbowano zająć się, się tą sprawą? To nie jest pytanie do mnie, czy jest to możliwe, czy nie. Natomiast zastanawiam się nad jeszcze jedną historią. Otóż trzy lata po katastrofie pan Antoni Macierewicz oficjalnie oświadczył, że w katastrofie uratowały się trzy osoby. Jestem też ciekaw, jak pan Macierewicz czy też jego komisja wyjaśnią dziś to stwierdzenie. Jestem ciekaw, czy to prawda, czy pan Macierewicz się z tego wycofa, czy tylko blefował, czy też przypadkiem te trzy osoby, biorąc pod uwagę ten bałagan, jaki istniał, bo rzeczywiście istniał, czy też trzy osoby gdzieś istnieją. To oczywiście jest okrutny żart, ale jest to ukłon w stronę pana Macierewicza, aby nie plótł bzdur. Czy Pana zdaniem takie właśnie działanie, to jest działanie także motywowane politycznie, aby zbić jakiś rodzaj kapitału na, na takich tezach o tym, że samolot rozpadł się w powietrzu, to są ostatnie słowa Antoniego Macierewicza sprzed kilku tygodni, no, o tym już zamachu, o którym wielokrotnie słyszeliśmy. Czy to jest tak, że chodzi przede wszystkim o te rodziny smoleńskie, które chcą uwierzyć w taką wersję i tych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, których interesuje tylko taka wersja? Myślę, że każda z rodzin smoleńskich ma swoje zdanie na ten temat. A jeśli chodzi o zamach... I o wybuch. Cały czas zastanawiam się, kto mógł, jeśli założyć, że pan Macierewicz ma rację, że był wybuch, kto mógł wnieść bombę na pokład samolotu prezydenckiego, który przecież był przed lotem bardzo pieczołowicie sprawdzany. A pan generał Błasik, składając raport panu prezydentowi. Był wyraźnie przekonany o tym, iż lot odbędzie się w jak najlepszym porządku, a więc nie zakładał, na pewno nie wiedział, że być może na pokładzie jest bomba. Ale jeśli była bomba, to pytanie kto ją tam mógł wnieść? Gdyby pan miał wrócić do dnia katastrofy, do tego najbardziej bolesnego dnia, jak pan dowiedział się o tym, co się stało? Kto panu przekazał te informacje? Zadzwoniła do mnie asystentka mojej żony. Informując mnie tylko króciutko, Paweł, włącz telewizor. Włączyłem i niestety stało się. Jeszcze miałem nadzieję, bo wówczas również mówiono o trzech osobach, czy o kilku osobach, które być może uratowały się z, z tej katastrofy, z tej tragedii. Nie z zamachu, nie z wybuchu, tylko z tragedii lotniczej. No niestety, w Żadna z tych osób nie wyszła z tej tragedii e, żywa. Paweł Deresz mąż tragicznie zmarł i w Smoleńsku. Jolanty szymanek Deresz był gościem specjalnego wydania raportu. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego państwu życzę. Dziękuję i ja zachęcam państwa do dalszego oglądania specjalnego wydania raportu.